Damian, wróciłeś po kontuzji. Jak się czujesz i jak ci się dzisiaj grało? Czuję się dobrze, aczkolwiek dopiero od wtorku jestem w pełnym treningu z drużyną. Jak mi się grało? No, było to niespełna 10 minut. Weszłem do przodu, żeby utrzymać piłkę, coś zrobić, może stworzyć jakieś sytuacje chłopakom, zwiększyć wynik. Nie udało się niestety. Weszłem też w takim momencie, że była mega wymiana z obu drużyn, akcja za akcją, tak naprawdę. I praktycznie nie miałem piłki przy nodze, wszystko latało gdzieś nad głową. Nie było to łatwe, natomiast cieszę się, że w końcu wróciłem i z tygodnia na tydzień na pewno będę lepiej wyglądał, a przede wszystkim siłowo będzie coraz lepiej i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mógł już sporo pomóc drużynie. Jak oceniasz w ogóle to dzisiejsze spotkanie z KKS-em? Z perspektywy ławki, bo siedziałem, zaczynałem ten mecz na ławce, mogę powiedzieć jedynie tyle, że do 35 minuty wydaje mi się, że była totalna deklasacja z naszej strony. Przeważaliśmy w każdym aspekcie gry i tak naprawdę przy wyniku 2-0 mogliśmy jeszcze ten wynik podwyższyć. Nie udało się, ale powinniśmy grać spokojnie, od tyłu cierpliwie budować akcję. No niestety jedna sytuacja przeciwnika tak naprawdę strzelili, na 2-1 złapali kontakt. Później za chwilę, w zasadzie chyba 2 minuty później był rzut karny. Fajnie, że Kaczor obronił i zeszliśmy na przerwę z prowadzeniem. Wyszliśmy, strzeliliśmy na 3-1 i znowu powinna się wkraść taki spokój w nasze szeregi. No niestety od jakiegoś czasu czasami tak się dzieje, że sami sobie stwarzamy problemy i tak też było dzisiaj. Bramka kontaktowana 3-2, no nie ułatwiła nam tej sprawy, przeciwnik cały czas napierał i od 60 minuty wydaje mi się, że zdecydowanie dążyli do tego, żeby ten mecz zremisować, a nawet wygrać. Zdobyliśmy punkt i tak naprawdę szkoda straconych 2 punktów, ale ten punkt trzeba szanować w perspektywie całego sezonu. Mam nadzieję, że przyda nam się on na koniec. W naszych meczach dzieje się tyle, że nawet postronny obserwator może się nimi zainteresować. A jak przed nami mecz z Wigrami, czego możemy się spodziewać w tym meczu i czy możemy liczyć na więcej Twoich minut? Pewnie się powtórzę, ale każde spotkanie gramy po to, żeby wygrać. I tak naprawdę na pewno możemy spodziewać się ofensywnej gry z naszej strony. Tak jak w zasadzie w każdym meczu, że czasami to wychodzi lepiej, raz gorzej. Taka jest piłka i gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Natomiast mamy silny zespół i na pewno pojedziemy tam po 3 punkty. A co do moich minut, no myślę, że za 3 dni będę już w lepszej kondycji i może tych minut będzie więcej, aczkolwiek nikt nie odpuszcza i każdy trenuje na 100%, więc trzeba podwójnie się zmobilizować i haratać na treningu, żeby sobie mieć te w składzie wywalczyć. Okay. Dzięki. Spoko.